No i gołębie mamy w domu. Wszystkie poprzychodziły. W końcu pogoda się rozjaśniła. Sobie chodzą. Dopiero wieczorem będzie sprzątane na oblocie. Zaraz damy im michę. Niech się wszystkie wykąpią. Rano wyjechaliśmy ze znajomym. Mieliśmy terenować. I wyjechaliśmy za wcześnie. Mgła była dosłownie straszna. Właśnie mieliśmy z Lee terenować. Tam straszne góry i doliny są. Po prostu to jest cała wioska w dolinie. No i troszkę się cofnęliśmy. Tak to miały mieć. Około 130-120 km. No ale przeleciały tylko 100. No ale w dobrym czasie. W godzinkę były w domu. U niego tak samo są wszystkie. Się opalają. Zaraz dostaną wodę, niech się wykąpią. No i zobaczymy. Jutro mam nadzieję, że taka mgła nie będzie. W ogóle tamto nie odchodziła. Zresztą tam parę zdjęć jest. Więc tak samo dorzucę do filmika. Zobaczycie, jak to wyglądało. Zbyt ciekawie nie było. Się cofnęliśmy. Fajnie to wyglądało. Słoneczko świeciło. Później wracamy z powrotem. Z powrotem ostra mgła była. No ale się wzbiły ponad to wszystko. No i są. W piątek już lota się zaczynają. Będzie 200 km do domu pierwszy lot. Drugi będzie 250, coś takiego. Ale na pierwszy raczej wszystkie dajemy. Choć tylko możemy na jedną drużynę tylko 30 wypada. My będziemy lecieć na dwie. Czyli 60 sztuk można rzucić, 8 zostanie w domu. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No to do następnego. No i ptaki dzisiaj puszczone na krótszy milarz. Niech się zbijają i się łapią. Straszna mgła była wcześniej, się w ogóle nie rozjaśniało. Ale ładnie poszły, co? Tak. Ładnie poszły, już na kierunek wszystko. Odchodzą tak, jak powinny. Super.